Jestem po prostu skrzypkiem z wykształceniem klasycznym, ale z rockowym zacięciem. Jesteś bardzo wszechstronnym muzykiem, nie ograniczasz się tylko do jednego stylu. Czy któryś jest Ci najbliższy? No, najbliższy jest mi rock i metal. A czy według Ciebie Polacy, no szczególnie młodzież, lubują się w muzyce klasycznej? To znaczy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że muzyka klasyczna jest dość niszowa, znaczy niszowa jak niszowa, bo to kiedyś przecież był mainstream tak zwany, jeszcze parę setek lat temu. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak jest pokazywana muzyka klasyczna i co konkretnie, bo bardzo łatwo się zrazić do muzyki klasycznej, jeżeli zaczniemy od zbyt, tak brzydkie słowo, zbyt ambitnych utworów, które są dość trudne do przyswojenia, ale jak zaczniemy słuchać klasyki od takich w miarę przyswajalnych utworów, od Vivaldiego, od Bacha, od Beethovena, niektórych rzeczy oczywiście, nie wszystkich, to potem dojrzewamy wraz z tymi kompozytorami, z ich dziełami do tego, żeby słuchać dalej. No po prostu często w mazurkach Chopina kocha się cały świat, a u nas to tak tylko jak są apele, nie? Albo jakaś żałoba narodowa, to tam przypominam sobie o Chopinie, naprawdę, albo jak nawet sobie ludzie nie znają sprawy, że w komórkach mają sygnał Chopina. A co jest dla Ciebie w muzyce najważniejsze? Emocje. Dla mnie muzyka to jest taki język duszy i emocje. A jakie emocje właśnie towarzyszą Ci podczas koncertów? A przeróżne. To zależy od utworu, zależy od miejsca, zależy od publiczności. Podczas koncertów to jest zupełnie inna praca niż w studio, bo to jest kontakt taki bezpośredni z odbiorcą, że tak brzydko się wyrażę. To działa też trochę jak lustro. Jest taka anegdota chińska, że mały piesek wpadł do takiej sali z lustrami, zaczął zobaczył drugiego małego psa, czyli własne odbicie, szczeknął raz, tamten szczeknął, to w drugą. I tak się zaszczekał na śmierć. I to tak właśnie działa, że będąc na scenie oddaje się swoją energię, swoją jakąś tam historię, coś się opowiada i potem ludzie najczęściej to odbijają, zwielokrotniają, tą energię wraca. No i tak się człowiek zapętla, a potem nawet nie zauważy, że ma całą koszulę w pocie, w krwi i łzach. Opoki. Jak to leciało? Jak panowie. Łowickie.